Hej, siemaneczko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na mapce Felsbrunn. Słuchajcie, od dłuższego czasu tutaj już przygotowuję się na Felsbrunn do postawienia obory dla świń. No i powiem szczerze, że powolutku chyba nadszedł ten czas, kiedy mamy już wszystkie niezbędne składniki do tego, żeby te świnie karmić i zasób finansowy też jest całkiem pokaźny, bo 366 tysięcy na koncie, więc jest całkiem fajnie. I teraz tak, rozważałem dwie opcje. Duży chlew i mały chlew. Niestety powiem wam, że pewnie was zaskoczę i będzie to mały chlew. Z tego względu, że akurat co jak co, ale na świniach to ja tutaj za bardzo zarabiać nie chcę. Świnie tylko postawię po prostu czysto rekreacyjnie. Tak, świnki będziemy mieli czysto rekreacyjnie. Konie są tak jakby bezobsługowe niestety na farmie. No bo tak jak mówiłem, oni to trochę źle wymyślili, bo 8 koni każdego dnia po 5 minut na jednym to jest, wiecie, na seasons powinno być to inaczej rozwiązane. Myślę, że na seasons powinno być to rozwiązane raz na jedną część sezonu, czyli jak mamy 9-dniowy season, czyli mamy początek, środek i koniec sezonu, no to to powinniśmy na przykład właśnie w pierwsze 3 dni raz się przejechać na tych koniach, w drugie 3 dni drugi raz i w trzeciej części następny raz, a nie tak jak tutaj mamy właśnie, że codziennie powinniśmy. No codziennie to naprawdę byłoby mega czasochłonne i męczące, myślę, że nie tylko dla mnie, ale również dla was. Co też nie miejcie pretensji, że to jest horse helper wykorzystywany, bo to naprawdę no byłoby dosyć uciążliwe. Sam fakt, że też te zwierzęta dosyć mocno, nieregularnie brudzą te koryta, też jest lekko uciążliwy. Wracając do tego. Dobra, stawiamy sobie, tak jak wspominałem, mały chlew za 90 polskich cebulionów, także lecimy. Mamy teraz tak. Ja myślałem ogólnie właśnie nad takim ustawieniem. Podejrzewam, że dosyć mocno mi to spieprzy mimo wszystko teren. Czekajcie, bo tutaj mieliśmy w dół, to jest było? Nie tak. Jak my tu mamy? Obróć kamerę. Pod kontrolą, tak? Tu mamy w dół. Ja wolę, żeby mi się tutaj ten teren spieprzył niż tam. Dobra, pyk. No mocno się nie popieprzyło tutaj, ale tutaj mnie akurat w żaden sposób nie boli. No tutaj też by trzeba było trochę wyrównać, bo to robiłaś taka góreczka całkiem spora. Tutaj to już naprawdę całkiem spora góreczka się zrobiła. Ale to sobie wszystko wyrównamy. Ten teren to jest, on po prostu będzie zagospodarowany właśnie tylko i wyłącznie do tego, żeby tutaj sobie zarządzać w ten sposób. I teraz tak, no ja od razu zrobimy taki myk, że dajemy tutaj pompę wody, słuchajcie. Gdzie jest ta pompa? Kurde, no przecież ją miałem. Ona jest tutaj? Może być tutaj? Jest. Dobra. Woda jest chyba, z tego co się nie mylę, tutaj. Hop. A jak nie, to... No. Chyba jednak nie była tam. To sobie sprzedamy najwyżej tamtą, w razie czego. Coś popieprzyłem. Na pewno, no znając siebie, to jakby to mogło być inaczej. Teraz druga sprawa wygląda tak, że nie będę jeździł po te świnki, słuchajcie. Nie będę jeździł po świnki z tego względu, że no bez sensu to będzie. I teraz tak. Takich świnek, ile ja tutaj mogę zmieścić tych świnek? Dobra, bo zapomniałem w sumie nawet. Chlew, mały chlew, 100 sztukenów. Myślę, że 20 sztukenów na początek to nie będzie źle. To jest żeńska, na to wygląda, tak? No i tu mamy tak. Znana jako rasa macierzysta. Jest bardzo szybko
rosnącą rasą, ale wymaga dużo kapitału na początkowy zakup. No faktycznie. Wolno rosnąca rasa, ale jest tania w zakupie. Bardzo wytrzymała i świetna dla początkującego rolnika. No my już początkującym nie jesteśmy. Świnie tej rasy rosną stosunkowo szybko i można je kupić za niewielką kwotę. Są znane z dobrej jakości mięsa. Ja raczej tutaj nie będę sprzedawał na mięcho. Znacie moje poglądy na ten temat. Szybko rosnąca rasa świń, które może okazać się dobrym wyborem na start dla początkującego hodowcy. Ze względu na niską cenę zakupu są znane ze smacznego mięsa. No tak, jedno mówi przez drugie. Weźmiemy sobie tutaj te najdroższe. Tak jak mówiłem, 20 sztuk. One i tak zanim dorosną, zanim zaczną się rozmnażać, to i tak trochę czasu upłynie. No i robimy potwierdź. Świnki już mamy. Teraz oczywiście trzeba je nakarmić. I tutaj, o kurde, ale już my możecie jechać w komentarzach. Ciągnik brudny, nie umyłeś ciągnika, jak mogłeś? No nie umyłem, bo tak jak mówiłem, że to na jesieni myjemy, ale na jesieni myjemy w momencie, jak już tam jesteśmy po takich grubszych pracach w polu. Wtedy się myje ciągniki. Dobra, tylko teraz tak, silos, do silosu. Kukurydza. Mam coś tam kukurydzy, kukurydzę jeszcze będziemy tutaj kosić i jeszcze, co ważne, to kukurydzę chcę później też tutaj ogarnąć. Nie wiem, ile tam tej kukurydzy i rzepaku, słonecznik, soja, kukurydza. No tutaj sobie na pewno narobię roboty, jeżeli chodzi o te świnki. Bo co jak co, ale do świnek, no to potrzebujemy całkiem sporo towaru, słuchajcie moi drodzy. Znaczy może nie tyle całkiem sporo, co różnorodność jest dosyć duża. Te mam głównie na myśli fakt, że potrzebujemy chociażby... Teraz właśnie. Tutaj jest woda pewnie. Tu mamy koryto na jedzenie. No właśnie. No teraz muszę sobie sprzedać tą jedną pompę. Tylko czy ja te pompy mam tutaj tak dostępne? Mam. Tak, okej. U każdemu może się zdarzyć. I co te świnki już mają? Tyle ile potrzebują? No kukurydza, 1000 litrów. 1000 litrów na 2 dni? No way. Ej, to słuchajcie, to jak one tak mało jedzą, to ja może bym sobie postawił ten tutaj... Ja mam tutaj tego mieszalnika na pasze? No powinienem mieć. Silosy? Nie. W różnych to było? No też nie. Co jest grane? No mi się wydawało, że to będzie w zakładce zwierzęta. Mamy pompę. A to jest może w Global Company? Kurde, skąd tyle tych modów? Jakąś aktualizację pobierałem do Global Company i zobaczcie. Jeszcze raz powoli. No w ozdobach raczej nie. No właśnie. W Global Company też tego nie widzę. Albo ja za szybko jadę, ten mi... Różne. Ej, no kurde, tutaj jest, dobra. Tylko najpierw wyrównanie terenu. Najpierw robimy wyrównanie terenu tutaj.
Ja aż się boję, co tutaj mogłoby się, wiecie, dziać. W momencie, gdybym tego tutaj w ogóle nie ruszył. A jakiś tam pracownik by sobie na jakimś tam autodrive'ie, czy cokolwiek takiego sobie jeździ. Więc tu lepiej zapobiegać. Trochę sobie wyrównamy. Teraz jakby to zrobić? Gdzie by postawić właściwie ten mieszalnik na tą karmę? Tutaj też nie byłoby takie głupie miejsce na to. Tylko ja nie pamiętam, jak to wygląda, to podjazd. Zobaczymy. No chyba bardziej tutaj by mi to miejsce pasowało. Ale to jeszcze na spokojnie. No i tutaj jeszcze trzeba wyrównać troszeczkę. No dobra, powiedzmy, że jest wyrównane. I teraz to było tutaj, tak? Czy znowu się zgubiłem? Nie, w różnych. Kurde, co ja gadam. Dobra, świnki. No ogólnie wygląda tak, że mógłbym to postawić w tym miejscu? Nie. Właśnie chyba najlepszym rozwiązaniem będzie, tak jak mówiłem wcześniej, coś tutaj. No bo tutaj, jakbym to nawet postawił, tutaj mamy na słomę. Kurde, tak średnio to pasuje. A nawet bym powiedział, że tutaj byłoby jeszcze lepiej chyba. No i dobra, jak już postawiłem, tak już musi być. Tylko ja już tutaj widzę, że chyba się trochę teren popieprzył. No i dobra, i tą nadwyżkę, którą mam. Jeszcze nie tak. Tutaj trzeba trochę tak zrobić z sensem. Bo jak to tak zostawię, to za chwilę moje kombajny, że tak powiem, ochujeją. I będzie problem. No i dobra. Tutaj dróżki, to wszystko sobie jeszcze będę, albo jak już jesteśmy. No to jest chyba coś takiego. Dobra, teren budowy. Tutaj zrobimy tak. Tutaj zrobimy tak. Nie wiem, czy naokoło w ogóle jest sens robić. Można zrobić, no w sumie. Tutaj to jeszcze na coś wykorzystamy, spokojnie. Ten teren tutaj u mnie nie użytków nie ma. Coś tam sobie z tego zrobimy. Tutaj jest taki dół. Ale to też coś tam z tym ogarniemy. No i dlaczego te świnki miały mieć tak... kurde... z żadnej trawki ani nic tam. Pierdzielenie. Ja to nim tu nawet drzewo jakieś postawię, słuchajcie. Ozdoby. Klon, Bóg. Pierdzielę nim tutaj brzuskę taką. O, hop. Zawsze to trochę cieniu będą miały w razie czego. O. Dobra, my sobie tutaj kukurydzę wysypujemy. Nie, właśnie, kukurydzy tu wysypać nie mogę. Właśnie, to jest dobre. Nie mogę tu kukurydzy wysypać, tu mogę wysypać pszenicę, buraki, ziemniaki lub jakieś oleiste, czyli tam słoneczniki,
soję i tak dalej, więc to okej, okay, dobra. To już mamy wyjaśnione. Bo zapomniałem, tak, kukurydza to jest składnik, którego świnie jedzą najwięcej, więc ten, ta kukurydza, ona tam musi być w trochę innej ilości. No to soja, skoro kukurydzy tam jest aż tyle, to teraz śmiało mogę zrobić chyba coś takiego. Tylko muszę zobaczyć, że ile tamtej kukurydzy się, ile tamtej soi się zmieści teraz do tych świnek. I nam się wszystko wyjaśni. A tutaj miałem taki kurde głupi uskok. Na razie widać, że ładnie jest w miarę. Wspominałem też na odcinku, ile tam tej soi poszło. Litrów, kurde. Wspominałem na odcinku z polskiej krainy, że Venturio robi jeszcze jedną nową mapkę plus właśnie polskiej krainy i z tego co się orientuję, to Riot też właśnie robi jeszcze jedną mapkę. Tam byłem przez chwilę u niego na live, to mówił, że to ma być takie zwieńczenie tego farminga. Tylko zastanawiam się, jak długo mu zejdzie z tą mapką, bo nawet wiecie, spekulując, że nowy farming wyjdzie gdzieś tam kwiecień, maj, przyszły rok. No a co jak wyjdzie gdzieś październik, listopad, nie? No to też jest dobre pytanie, czy już sobie odpuści w jakimś tam stopniu te robienie tych mapek? Tu mam soję. Kukurydza nie, owies nie. Pszenicy mamy więcej. To całkiem spoko się składa, bo nie będę musiał tak latać w to mi z powrotem, tylko tam będę miał właśnie ten silos na karmę dla świń i on mi będzie mega, mega dużo pomagał. To akurat spoko opcja wyszła teraz. Jak już będę emerytowanym rolnikiem tutaj, to będę się bawił w jakieś tam inne rzeczy. Ogólnie mam też taki trochę inny plan na to gospodarstwo. Kiedyś wam wspominałem, że no, po studni przejechałem. Nieładnie, tak się nie robi. Jeszcze słomę tutaj trzeba będzie ogarnąć, nie? A tam słomę chyba mam w tym. Pszenicy tu chyba też tyle samo poszło, więc... Albo może i więcej? Nie wiem. Ja załadowałem pszenicy. Świnki. Nie, no tyle samo. I teraz ziemniaki, buroki. Dobra. Ja to bym bardziej powiedział, że u mnie to będzie taki bardziej azyl, niż te świnki na mięso pójdą, bo mówię, że ja tego sprzedawał nie będę. I burak cukrowy. Tutaj też tak z 20 parę tysięcy sobie załadujemy. I resztę wsypiemy tam do tego silosu. Dobra. To podejrzewam, że buraków to akurat tam będę musiał wrzucić jakieś 200 kilo. Tak obstawiam, że 200 litrów buraka. Więcej raczej nie powinienem tutaj mieć w ogóle możliwości, żeby to wrzucić, nie? A co jest? Na Seasons nie mamy ziemniaków i buraków dla świń? Co? Soja, pszenica, kukurydza, słoma, woda, czystość. Co jest grane? I w ogóle to jest też dziwne. Świnia już 190 kg, to tak bardziej maciora? A ona już jest dorosła w sumie. To krowy jak kupujemy, one nie są dorosłe chyba.
z tego co kojarzę. Ja ogólnie to już mam stare krowy. O, widzicie? Niepłodna. A, bo jest młoda. Ciekawe, czy ogólnie jest coś takiego, bo mamy już prawie 6 lat. No. Ale... No a co z paszą? No paszę mogę robić, nie? Zobaczymy, czy ogólnie paszę da radę tam dawać. No dobra, no. Nie no, mi się wydaje, że pasza akurat bez problemu będzie można dawać. No, zobaczymy. To przyczepę odstawiam i teraz lecimy sobie po rozsiewacz do słomy. W sumie to ja wykorzystuję do tego celu paszowóz. Bo jest mi wygodniej, jest o wiele większej objętości. A do krów to z tego co pamiętam potrafi nawet pójść chyba z 12-13 tysięcy litrów. Więc wyobraźcie sobie, że rozcielaczem do słomy no trwałoby to o wiele więcej, nie? Tam chyba jest coś słomy naładowane, więc nie ma problemu. Obornika będziemy mieli za to trochę więcej, nie? A co do obornika, to ostatni mi czas jakoś tam mi nie przeszkadza całkiem spoko, więc... Jedyny minus jest taki, że dosyć daleko mam te świnie od silosu. Z kukurydą. Dwadzieścia świnek wystarczy. Dobra, słuchajcie moi drodzy, wygląda na to, że odcinek taki dosyć szybki, w miarę fajnie to wyszło, jeszcze chciałbym tylko tam może sobie wyrównać ten kawałek, który mówiłem jak jechałem przy tych krowach, gdzieś to tutaj było, nie? Czy to było gdzieś tutaj chyba? Coś było, coś tutaj, o. Kojarzę, że taki dosyć mocne pierdzielnięcie było. Dobra, w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że mój chlew na świnki wam się podoba. No ja tutaj starałem się to zrobić w miarę ładnie, żeby to wyglądało. Stąd też te drzewka. Bo nawet wiecie, jak będzie upalny dzień, to tutaj będą miały trochę cieniu. No to teraz taka chwila trochę jedzenia. Dobrze, że tą trawkę im tutaj dałem też. Ładnie to wygląda, nie taki wiecie pusty chlew, nie? Trzymajcie się, pozdrawiam. Hej!